Bogusiu! Panie Bogusiu! Jezu! Boguś! Matko! Matko! Nie żyje! Policja! Halo, policja! Ale go pocieli, biedak. Ale jadka. Tylko czemu? To tacy biedni, spokojni ludzie. Ręce pocięte. Staruszka musiała się bronić i to długo. Wygląda na to, że sprawca był tylko jeden. To chyba rabunek. No wiesz, wdowa po górniku pewnie. Bydlak myślał, że to jakiś majątek. Brak śladów włamania. Boguś musiał wpuścić mordercę do domu. Może znajomy? Mówisz, że rabunek? A tu zobacz. 700, 800, 900, 1000. Facet miał w kieszeni tysiaka i telefon komórkowy znalazłem w korytarzu, w kurtce. To faktycznie dziwne. Było coraz więcej wątpliwości, czy mamy do czynienia z motywem rabunkowym przy tej zbrodni. Policjanci bowiem w mieszkaniu znaleźli w regale schowane w pudełku kilkanaście tysięcy złotych. A mieszkający już tu potem, kilka miesięcy później, nowy lokator znalazł schowaną biżuterię matki Bogumiła. Musiał morderca zjawić się tu koło 5:30, ponieważ na stole było nieruszone śniadanie. Bogumił zawsze jadł śniadanie przed wyjściem. Był już ubrany do pracy, jedynie miał na nogach kapcie. Morderca był chyba znajomym Bogumiła, bo Bogumił bez problemu otworzył mu drzwi. Nie miał szansy nawet bronić się, został od razu zaatakowany. W przeciwieństwie do matki, która próbowała udzielić pomocy, wybiegła, ale morderca ją zauważył. Jaki jest więc motyw tej zbrodni? Na to na razie nie mamy odpowiedzi. Niedzielscy parę lat wcześniej mieli konflikt z jednym z mieszkańców tej miejscowości o tak zwaną miedzę. Ale czy ktoś by pałał żądzą zemsty po latach? Należy przypuszczać, że chyba mordercę w czasie, kiedy szukał drogocennych rzeczy, ktoś po prostu spłoszył. Mamo, śpisz? Nie. Już nie śpię. No robię sobie śniadanie. Zrobić ci herbaty? Nie. Jeszcze sobie z godzinkę poleżę. No jak chcesz. Boguś, otwórz! Pomocy, Boguś! Otwórz, Boguś, wypadek, otwórz! Policja przypuszcza, że ten natarczywie dzwoniący telefon, który wisiał w kurtce, mógł spłoszyć mordercę. Właśnie po godzinie 6:00 przecież kilkakrotnie dzwoniła tutaj do Bogumiła kierowniczka piekarni. Do dziś nie ustalono motywu tej zbrodni. Przesłuchano kilkadziesiąt
osób w tej miejscowości. Żadnej informacji. Nikt nikogo nie widział. W związku z tym nadzieja po blisko roku w naszej publikacji. Może wy coś wiecie. Mailujcie, piszcie do nas, dzwońcie.